Siemanko, witam was w kolejnym newsie i w tym tygodniu dostaliśmy gigantyczną paczkę informacji od Nvidia. Mieli swoją konferencję, przyznam szczerze, ja troszeczkę tą konferencję, olałem. Nie oglądałem jej, doszedłem do wniosku, że ponieważ już kilka wcześniejszych tych deweloperskich konferencji oglądałem i nie było na nich nic specjalnie ciekawego, tym razem nie miałem czasu, więc doszedłem do wniosku, hej, nie będę się nawet starał. I uwaga, Nvidia zaskoczyła, pokazała masę ciekawych rzeczy, o których pewnie dzisiaj, no i w kolejnych dniach też sobie poopowiadamy, o ile będą to tematy do rozwinięcia na cały odcinek. Natomiast dzisiaj procesor serwerowy od Nvidia. No coś, na co czekaliśmy, znaczy serwerowy. To, że wam powiedziałem serwerowy, to teraz już większość może powiedzieć nie bardzo. Nie, to jest bardzo, z tego względu, że skoro już teraz dostajemy procesor serwerowy, to za niedługo prawdopodobnie możemy się spodziewać procesorów normalnych od Nvidia, ale więcej właśnie o tym, czego możemy się spodziewać, dlaczego moim zdaniem jest to duży krok do przodu w wykonaniu Nvidia, no to o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam was do oglądania. A więc, no już wam zaspoilerowałem, miałem tego nie mówić we wstępie, ale tak mi się wymknęło, więc cóż, damy radę z tym. Jest to procesor serwerowy, procesor nie do końca taki do typowego serweru. Zaraz sobie o tym wszystkim powiemy. Procesor nazywa się Grace, na cześć Grace Hopper. I tutaj ciekawostka. Grace Hopper to była taka pionierka informatyki. Ja już wcześniej o niej słyszałem z tego względu, że się interesuje trochę historią, no i jak wiadomo technologią. Dwa, że Hopper to będzie kolejna architektura, może nie bezpośrednio po Ampere, ale gdzieś tam w kolei w roadmapie Nvidia będzie to architektura GPU, architektura właśnie chipletowa. No ale o tym prawdopodobnie już mówiłem w jednym odcinku i w przyszłości, jak będzie na ten temat więcej informacji, to wam opowiem. I jeszcze ciekawostka, pani Hopper, Grace Hopper, poza tym, że była naprawdę wybitnym informatykiem w czasach, gdzie jeszcze nie była to osobna dziedzina, to ona jest odpowiedzialna za określenie bug. Tak, to ona wymyśliła to, bo podczas pracy nad jednym z komputerów na Harvardzie wleciała ćma do komputera i go zepsuła, stąd bug. A debugging to tak naprawdę naprawianie tego komputera. Dzisiaj debugging jest wykorzystywany też do śledzenia krok po kroku, jak aplikacja się wykonuje. No ale też często z debugowania korzystamy w momencie, kiedy coś nam w tej aplikacji nie wykonuje się tak, jak powinno i kiedy szukamy błędu, to wtedy debugujemy. Więc bardzo, bardzo istotna osoba w historii informatyki i tutaj Nvidia jakby ją honoruje na dwa sposoby. Grace, nazywając po jej imieniem procesor, i Hopper, nazywając tak architekturę GPU. Nie wiem, czy ona się pojawi bezpośrednio, już to mówię, powtarzam się, po Amperze. Natomiast roadmap też zobaczyliśmy, ale o tym pewnie w innym czasie. Tym razem o procesorze Grace. Nie zobaczyliśmy szczegółów tego procesora, jak ilość rdzeni. Na pewno proces technologiczny to 5 nanometrów TSMC, bądź też Samsung, w zależności na co Intel, na co Nvidia się finalnie zdecyduje. Jest to procesor serwerowy, ale przeznaczony do wysokiej klasy, wysokiej wydajności obliczeń, do sztucznej inteligencji i do zestawów HPC, czyli takich złożonych obliczeń. Bo wiecie, serwer serwerowy jest nierówny. Są serwery, które mają za zadanie przetworzyć jak największą ilość takich strumień danych, czyli obsługiwać ruch sieciowy, jakieś zapytania chmurowe i tak dalej, gdzie wiecie, wszystko stoi w chmurze, Spotify, Netflix, to wszystko stoi na jakiejś chmurze, oni nie mają swoich własnych serwerów, oni korzystają z obliczeń chmury, czy to od Amazon, czy od Google, czy od innych dużych chmurowych dostawców. No i są takie procesory, które zajmują się przetwarzaniem takiego strumienia danych, który jest po prostu gęstym strumieniem danych, ale nie są to jakieś dane, na których trzeba super liczyć. Są też superkomputery i serwery, czy też usługi chmurowe, które oferują obliczenia wysokiej wydajności, że wiecie, musicie wyliczyć, tam macie jakieś swoje równanie, czy jakieś zmienne, wprowadzacie je do takiego komputera, wypożyczacie sobie taką chmurę, wprowadzacie i on wam wypluwa wynik. No i właśnie do takich zadań głównie miałby służyć procesor Grace. Oczywiście on został zaprojektowany tak, ale no jakby o szczegółach implementacyjnych później. Teraz jeszcze trzymajmy się tych obliczeń. Sztuczna inteligencja, czyli wiecie, bardzo duża ilość danych, trenowanie sztucznej inteligencji, być może nawet trenowanie DLSS za pomocą tych algorytmów.
ale głównie wykorzystanie przez świat nauki, czy to właśnie do jakichś skomplikowanych obliczeń, projektów inżynierskich i tak dalej, takich, co wiecie, tych obliczeń jest dużo, to są takie, Tom Jensen się chwalił, że to potrafi przyjąć milion parametrów i milion, ale to powiedziałem, miliony parametrów i przetworzyć je w czasie rzeczywistym, wypluwając wynik, ale uwaga! Oprócz tego, że właśnie jest to takie zastosowanie typowo serwerowe, to został on zaprojektowany, jest to oczywiście architektura ARM tego procesora, został on zaprojektowany tak, by ściśle współpracować z kartą graficzną NVIDIA. Do tej pory stacje robocze od NVIDIA, bo to nie jest taka pierwsza stacja robocza, bo Intel, no przepraszam, co ja z tym Intelem? NVIDIA cały czas oferowała to oczywiście takie wysoko wydajne stacje HPC, nazywane w ich nomenklaturze stacjami DGX, natomiast w stacjach DGX tych właśnie wysokoobliczeniowych NVIDIA do tej pory były procesory z architektury x86 Intela. No i nie wiem, czy podawałem, czy po prostu mówiłem to tylko i wyłącznie na Instagramie w stories, natomiast swego czasu też NVIDIA ogłosiła, że stacje DGX przechodzą również na procesory AMD. A teraz stacje DGX są zastępowane przez ich autorskie procesory w architekturze ARM i one są zaprojektowane tak, by ściśle współpracować właśnie z tą kartą graficzną od NVIDIA. No i w tym głównie ich siła, że dzięki temu, że mają takie połączenie i nie trzeba dostosowywać architektury x86 albo kart graficznych, żeby to ze sobą grało, tutaj ten procesor był projektowany typowo pod to, żeby dobrze współgrał z kartą graficzną. Z kartą graficzną jest połączony NVLinkiem, czyli z szybszym interfejsem niż PCI, bezpośredni kontakt, więc ta wymiana danych jest bardzo szybka. Stąd no, bardzo fajnie to działa, ale osobno ten procesor od karty graficznej NVIDIA nie będzie działał. I teraz więcej o tym procesorze i o przyszłości, jaką ona nam serwuje. Dajcie znać, kto wytrzymał do tego momentu. Dajcie znać, bo teraz najciekawsze, czyli moje dywagacje. Znaczy najciekawsze dla mnie. Ten procesor zadebiutuje w 2023 roku. Po roadmapie, którą też NVIDIA pokazała, 2022 to nowe karty graficzne i 2024 to już kolejna generacja, czyli prawdopodobnie Hopper kart graficznych, czyli wiecie, RTX 4000, RTX 5000. A pomiędzy tym w 2023 roku dostajemy procesor serwerowy Grace i uwaga, czekamy na procesory ARM pod maszyny takie gamingowe, pecety zwykłe, do użytku takiego domowego. I kiedy to nastąpi? Nastąpi to wtedy, kiedy powstanie Windows z rasową obsługą ARM. Taki Windows już istnieje. Istnieje i to nie jest jakiś problem, żeby taki Windows jakby postawić, czy to na Raspberry Pi, która jest na procesorze w architekturze ARM, ale chodzi o Windows taki pełnoprawny z obsługą DirectX i żeby też na nim śmigały gry. W momencie, kiedy taki Windows, czy też taka stacja robocza, znaczy stacja robocza, system operacyjny, co jest tą stacją roboczą, zostanie zaprezentowany, to wtedy NVIDIA zdecyduje się na wypuszczenie właśnie swoich procesorów ARM do zastosowania takiego domowego, gamingowego. Będą mieli o tyle ułatwione zadanie z tego względu, że produkują też karty graficzne, więc będą mogli sobie pominąć jakby te bolączki architektury x86 i zaprojektować procek typowo pod zastosowanie gamingowe. No i też mają ochotę na, wiecie, to co zrobiło Apple. Odkrajamy swój kawałek tortu za pomocą architektury ARM z dostępnych źródeł, gdzie te pieniądze płyną. Teraz uderzają w taką serwerową niszę, bo te ich serwery to nie będą takie gigantyczne centra danych jak Google czy Amazon, gdzie tam, jak wam mówiłem, tam są obsługiwane strumienie danych, które nie wymagają dużych obliczeń, ale jest ich bardzo dużo. Stąd też takie serwerownie no, nie wymagają tak wydajnych procesorów, ale ich bardziej wielozadaniowości, stąd idziemy w coraz większą ilość rdzeni, ale oczywiście sztuczna inteligencja i tak dalej, to wszystko też ma znaczenie, no bo Intel pokazał najnowsze procesory Intel Xeon Scalable generacji trzeciej. O tym więcej mówiłem w podsumowaniu newsów tygodnia na IT Hardware, o tych właśnie procesorach, u mnie tych informacji nie było. No i tam właśnie też jest chip ze sztuczną inteligencją. Tutaj NVIDIA prawdopodobnie na tym poletku będzie miała przewagę, bo deklarują, że ma
mają w takich zastosowaniach sztuczna inteligencja i HPC nawet 10-krotnie wydajniejsze niż obecnie dostępne procesory na rynku być te ich procesory. Natomiast to są obecnie dostępne, a wiadomo, że do 2023 roku zobaczymy, czy to nowe Epiki od AMD, czy jeszcze nowsze Xeony od Intela, już pewnie z wbudowanymi modułami do przetwarzania sztucznej inteligencji. Stąd też na chwilę obecną jest to 10 razy, ale finalnie jak będą wychodzić w 2023, to nie sądzę, żeby to było aż 10 razy szybciej niż konkurencja w postaci czerwonych i niebieskich. Natomiast fajnie, cieszę się bardzo, że wypuszczają, bo to oznacza, że nadchodzą dużymi krokami procesory do zastosowań takich domowych i to by było super, żebyśmy dostali dużo takich urządzeń, bo wiecie, mam MacBooka M1, ten procesor genialnie się sprawuje w tym laptopie, świetnie śmiga do takich zastosowań profesjonalnych, nawet do jakichś prostych gier. Chapeau bas. I jakby więcej takich procesorów pojawiło się na rynku. Ja oczywiście pewnie jeszcze długo będę przywiązany do architektury x86, natomiast chciałbym mieć przeróżnych urządzeń coraz więcej na już konkurencyjnych architekturach. I prawda jest taka, że najszybciej taka architektura może powstać i wejść na dobre, jeżeli chodzi o konsolę, ale tego moglibyśmy się spodziewać dopiero mniej więcej za 5-7 lat w stosunku do konsol stacjonarnych, natomiast możemy się spodziewać już w przyszłym roku, jeżeli chodzi o na przykład Switcha. Nie bez powodu też w przyszłym roku Grace się pojawi, bo prawdopodobnie podejrzewam, że ten procesor może napędzać właśnie nowego Switcha. On był też projektowany do współpracy z pamięciami RAM LPG DDR5, więc bardzo niskonapięciowymi pamięciami RAM. Te chipy w ogóle mają być bardzo energooszczędne, stąd idealny produkt do zastosowania w takim Switchu. No nic, tylko czekać, aż będziemy już na tych ARM-ach od Nvidia grać. Natomiast liczę na to, że tutaj też inne marki wyjdą jakby naprzeciw i będą takie rozwiązania ARM-owe do gamingu typowo oferować od siebie. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Mi się podoba, że Nvidia wchodzi ze swoim pierwszym procesorem ARM. Czekam na resztę firm, które będą takie procesory szerzej promować, czy też oferować, czy to MediaTek, Snapdragon, one już pracują nad takimi rozwiązaniami do laptopów. Na razie pewnie będą to takie rzeczy oparte o Linuxa i Chrome OS. Natomiast pamiętajmy, dużymi krokami nadchodzi bardzo taki stricte ARM-owy Windows. I to może być gigantyczny przełom, zwłaszcza jeżeli na przykład DirectX dostanie wsparcie dla architektury ARM. Oczywiście będzie to jakiś inny DirectX typowo pod ARM, ale to już może być naprawdę gigantyczny przełom i może on powoli zwiastować schyłek ery procesorów x86. Oczywiście schyłki mogą trwać bardzo, bardzo długo, więc nie oczekujmy, że jeżeli takie procesory i coś takiego wyjdzie, że za 2, 3, 4, 10, 15 lat procesory x86 znikną całkiem, ale może się okazać, że będą musiały zrewidować swoje podejście, że ta architektura będzie musiała zostać przebudowana, bo jest tam bardzo dużo instrukcji, które są niepotrzebne. Te procesory są zapchane takimi zaszłościami w sprawie 40-letniej historii istnienia w ogóle procesorów z architektury x86, więcej niż 40 lat chyba, architektura x86 istnieje. Natomiast fajnie by było, jakby tam w końcu ktoś posprzątał, tylko nie ma do tego motywacji, no bo wiecie, wszystko śmiga na Windowsie, na tych systemach takich działa, no to co, idźmy w tym kierunku, ale jak przyjdą procesory ARM, które zaoferują większą wydajność, bo będzie to architektura projektowana bardziej od podstaw, z przemyślanymi instrukcjami, oczywiście ona z czasem też może narosnąć do takiego zaśmieconego molocha, ale na ten pierwszy strzał może naprawdę okazać się gigantyczną konkurencją. Wtedy będą pracować nad czymś innym, czy to Intel, czy AMD, i zaproponują nam coś bardziej wydajnego, takiego, wiecie, nowoczesnego, bo architektura x86 to jednak jak na erę życia procesorów, erę życia komputerów, to jest archaiczny podmiot. No to istnieje ponad, jak historia komputerów taka nowożytna, załóżmy, zaczęła się po II wojnie światowej, bo oczywiście przeróżnych maszyn liczących i tak dalej już myślę, że 100 lat trwa. Tak, procesory i obecna architektura x86 istnieje przez połowę istnienia tego w ogóle zagadnienia, jakim są komputery, więc czas
żeby w tym trochę posprzątać, bo jak do tej pory wszyscy doklejali do tego instrukcję, jeżeli chodzi o producentów procesorów, ale nikt w tym nie sprzątał. Dobra, koniec na dzisiaj, bo się powtarzam. Muszę Wam jeszcze tylko jedną ważną informację powiedzieć. Niestety dzisiaj nie ma live'a. Nie dam rady dzisiaj wykonać dla Was live'a o godzinie 20. Jeżeli taki live miałby się odbyć jutro, dam Wam znać, ale na pewno na chwilę obecną jest na czwartek jesteśmy umówieni na godzinę 20, jeżeli chodzi o live'a. Jeżeli coś się zmieni, bo dzisiaj wypadł mi po prostu dentysta, późno wieczorem go mam, stąd też nie będę w stanie niestety przeprowadzić live'a. Mam nadzieję, że w czwartek nic mi nie wypadnie i będę w stanie tego live'a przeprowadzić. Dobra, bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Dajcie znać, co sądzicie i o procesorach tych serwerowych ARM od NVIDII i czy w takim razie, skoro w 2023 zobaczyliśmy procesory, te zobaczymy prawdopodobnie te serwerowe, być może do Switcha, no to czy 2025 to już na przykład nie będą pierwsze procesory do systemów pod jakiegoś Windowsa ARM, czyli Windowsa 10X tak naprawdę. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie i czy chcielibyście takiej rewolucji, czy nie. Zostańmy przy rozwijającym się x86 albo też wolno rozwijającym się. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Ja Wam za dzisiaj dziękuję, miłego dnia, wieczoru, nocy i widzimy się jutro o 17.45. Cześć!